MTV24, Małgorzata Krańska i Małgorzata Malcza, która założyła, może pani powie. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, założyłam Kryńskie Studio Baletowe imieniem Władysława Szlęka. Zacznijmy może od początku. Skąd u pani zainteresowania baletem? Bo tutaj w Krynicy nie było baletu, nie było takich sal z prawdziwego zderzenia. A jednak pani zainteresowała się baletem już jako mała dziewczynka. Skąd? Tak, zainteresowanie moje tak naprawdę wyniknęło z informacji od koleżanki, która właśnie już wtedy zaczęła chodzić. Ona mi zaproponowała, przyjdź do Centrum Kultury razem ze mną, zobaczysz, tam jest balet. Przyjeżdża pan z Krakowa, który nazywa się właśnie Władysław Szlęk i on przywiózł do Krynicy odrobinę tego wielkiego teatru. Ale pani Gosiu, ale musiała mieć pani jakieś zainteresowania wcześniej. Oglądała pani jakieś pokazy baletowe może w telewizji? Nie, właściwie nie, dlatego że wtedy nie były tak bardzo dostępne filmy w telewizji. Natomiast z wielką ciekawością poszłam zobaczyć, co to jest i wtedy właśnie tak naprawdę zapałałam wielką miłością do tego tańca. Studio baletowe imienia Władysława Szlęka. Jak pani zapamiętała patrona obecnego studia pani baletowego? Wielkiego mistrza, wielkiego człowieka, pełnego pasji, miłości do tańca, ale równocześnie miłości do pracy z dziećmi. Był niesamowicie oddany temu, co robi. Nie poświęcał minimum czasu, a wręcz odwrotnie, maksimum. Przedłużał niejednokrotnie lekcje, bo chciał jak najwięcej przekazać wiedzy właśnie tym małym, nowym baletnicom. I potrafił stworzyć taką rodzinę baletnic tutaj w Krynicy, którą pani teraz właśnie też z dziewczynami tworzy. Jak to tak, się robi, miał niesamowity, tak, miał niesamowity dar przyciągania. Był bardzo magnetycznym człowiekiem i równocześnie to spowodowało właśnie, że tak licznie dziewczynki przychodziły i zapisywały się do zespołu baletowego. I myślę, że to, co przekazał nam, my praktykujemy to właśnie w tej chwili i próbujemy w ten sam sposób prowadzić zajęcia i przyciągać te młode osoby, które chętnie uczestniczą w naszych zajęciach. No, baletnice to jest właśnie to taka ta rodzina. Ja widziałam wielokrotnie, jak dziewczęta odchodzą, bo one odchodzą z zespołu, mają łzy w oczach. Tak, czyli to jest jakieś przygotowanie też pedagogiczne. Tak, jest to niesamowite wtedy wydarzenie dla wszystkich, niezmiernie wzruszające, ponieważ związujemy się bardzo mocno. Wspólne koncerty, wspólne lekcje, wspólne bardzo dobre chwile, ale też i te trudniejsze, wspólne wyjazdy wraz z rodzicami. Rzeczywiście ta więź jest ogromna. Jak się układa taki, jak wygląda praca na co dzień? Jak się układa taki układ choreograficzny? Bo to jest trudne, żeby zdyscyplinować. Inaczej jest, jak pani pracuje z jedną dziewczyną, a układ choreograficzny z wieloma baletnicami to już jest coś trudnego, bo jak to pani się udaje? Pani redaktor, ja myślę, że właściwie trudno jest jakby powiedzieć, pomysł musi powstać gdzieś od początku, albo jest przygotowany zarys programu, koncertu, do którego musimy przygotować konkretnie pod tym kątem, charakterem układ tańca, albo po prostu zwyczajnie gdzieś powstaje w głowie, gdzieś się słyszy wspaniałą muzykę, do której właśnie wtedy chce się ułożyć układ taneczny. I dopiero wtedy zastanawiam się, czy to będzie układ solowy, czy zespołowy, czy to będzie w małej, czy w dużej liczbie dziewczynek. Właściwie trudno jakby powiedzieć, dokładnie określić. Są, tak jak mówię, można wykonać coś pod zamówienie, ale czasami też wykonuje się coś spontanicznie. Coś nagle wpadnie do głowy i właśnie w ten sposób układam, działam. Dzisiaj sobie zobaczymy online koncert studia baletowego. Co zobaczymy? Jakie układy choreograficzne? Czy te, które znamy już, czy to będzie coś nowego? Czy z tych znanych takich? Więc tak, repertuar składa się z wielu fragmentów muzyki świata baletowego, ale i również operetkowego. Nasz repertuar
tak naprawdę jest bardzo barwny pod względem, tak jak już właśnie, już muzyki, choreografii i kostiumów, ale chcę powiedzieć, że będzie wiele utworów muzycznych i choreograficznych, które już oglądaliśmy do tej pory w moim układzie i ewentualnie nowych też się kilka pojawi, tak. Patronat honorowy nad studiem baletowym imienia Władysława Szlęka objęła światowej sławy śpiewaczka, maestra Teresa Żyli-Zgara. Tak, zgadza się. To jest ogromny zaszczyt dla naszego studia baletowego. Tutaj ogromne ukłony w stronę pani maestry Teresy Żyli-Zgary. Studio baletowe zostało założone w październiku 2020 roku pod skrzydłami Fundacji Instytut Państwa i Prawa, której prezesem jest pan Wojciech Król. Wspaniały zespół. Krynickie Studio Baletowe imienia Władysława Szlęka. Wielkie, wielkie brawa. Tam w domach klepcie, nie wiem, po monitorach, nie wiem. A dziewczyny... Tak jest, proszę Państwa. I pomimo tych trudności, które ostatnio zespół przeżywał, tej pandemii, różnych innych rzeczy, na których się to składało, to ten zespół działa dzięki Małgorzacie Malczak i oczywiście działa na tak wspaniałym poziomie. Pani Małgosiu, zapraszamy do nas! Zapraszamy panią Małgorzatę do nas. Małgorzata Malczak, choreograf i szefowa zespołu. Opiekunka, przyjaciółka, nie tylko zespołu, ale naprawdę całego społeczeństwa kulturalnego w Krynicy Zdroju. Ja tutaj, zanim tu przyjechałam, to trochę poczytałam, trochę poszperałam, jak święty Mikołaj pakował prezenty, to troszeczkę, wiecie, w internecie pogrzebałam i wiem, jak bardzo ciężko pani Małgosia pracuje dla tych dzieci, dla siebie, dla całej społeczności krynickiej. I drodzy Państwo, jak nas teraz oglądacie, popatrzcie, to ta drobna kobiecina, wspaniała kobieta, wspaniały człowiek, wspaniała przyjaciółka i wspaniała opiekunka i choreografka. Małgorzata Malczak. Proszę Państwa, ja chciałbym przypomnieć, że pani Małgosia, gdy miała lat ile? 8 lat rozpoczęła tańczyć w tym zespole, którego szefem był pan Władysław Szlęk. I tam gdzieś u góry on jest i patrzy i cieszy się, że zespół w ten sposób się rozwija i tego pani Małgosiu życzymy. Bardzo dziękuję. Korzystając z okazji, chciałabym z tego miejsca w imieniu naszego zespołu Krynickiego Studia Baletowego imieniu Władysława Szlęka i w imieniu Fundacji Instytut Państwa i Prawa w imieniu pana prezesa Wojciecha Króla złożyć życzenia najlepsze, jakie tylko mogą być. Przede wszystkim zdrowia i radości, świąt Bożego Narodzenia. Oprócz tego chciałabym bardzo serdecznie podziękować prezesowi Uzdrowiska Krynica Żygiestów, panu Wiesławowi Pióro i oczywiście panu prezesowi Jakubowi Laurosiewiczowi. Dziękuję serdecznie. My to zrobimy jeszcze oczywiście raz, a ja przypomnę tylko, że ten koncert zorganizowany był dzięki wsparciu ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Wsparcia Kultury. Już obyśmy więcej nie słyszeli tego słowa COVID-19. Tego sobie wszyscy życzymy. Ale teraz, jak już jesteśmy na scenie tutaj, to jest ten czas, kiedy naprawdę, naprawdę bardzo serdecznie chcemy podziękować i zaprosić tutaj do nas jeszcze raz pana Wiesława Pióro, prezesa zarządu spółki Uzdrowisko Krynica Żygiestów, bo ja, wiecie, Mikołajowa to ma takie oczy duże, nie w sensie wielkie, ile takie ciekawskie. Ona wszystko widzi. I widziałam, że pan prezes jest przygotowany na dzisiejsze spotkanie. Panie prezesie, zapraszam. Proszę Państwa, chciałbym ofiarować ten koszyk łakoci wszystkim wspaniałym artystom. Dziękuję Mikołaju, że
że dałeś mi w prezencie ten wspaniały bucik, który mogę ten słodki upominek wrócić, przekazać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, wraz z Mikołajem mogłem ten koncert obejrzeć na żywo. Niesamowite wrażenia. I w imieniu naszej spółki deklaruję, że na pewno nie zostaniemy obojętni na takie serce, na taki zapał, na taki talent, na takie zaangażowanie. Także deklaruję tutaj, że ile będziemy w stanie pomóc, to pomożemy i mam nadzieję, że dzięki tym wspaniałym artystom ta scena będzie zawsze gorąca. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, dziękujemy za to. A ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że proszę Państwa, oglądała nas cała Polska. Koncert był bez publiczności, ale transmitowany online. Czyli dziękujemy tym wszystkim, którzy nie nucili się chyba przed telewizorami i monitorami. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i wspierajcie zespół. Tak, dziękujemy przede wszystkim tym, którzy, tak jak pan prezes powiedział, nie pozostają obojętni i w jakikolwiek sposób wspierają. Są to na pewno rodzice. Drodzy, no nie mogę osobiście podziękować rodzicom, ale jedno jest pewne, że wszystkie telefony, komputery w domach tych dzieci są w tym momencie gorące. I teraz mogę to śmiało powiedzieć, drodzy rodzice, to dzięki wam nadal możemy tutaj tańczyć, bo te stroje państwo widzą, wspaniałe stroje, wszystkie szyte są przez rodziców, z tego co wiem, tak? W większości. Tak, to zaraz. I różnie, to pani zaraz właśnie się o tym powiemy, podziękujemy. Bardzo serdecznie chcę podziękować panu Wojtkowi Królowi, którego niestety nie ma tu na scenie, ale bardzo serdecznie dziękujemy prezesowi Fundacji Państwa i Prawa, bo właśnie to jest ten człowiek, który pierwszy zareagował. Zgadza się pani Małgosiu? Pierwszy zareagował. I bardzo dziękujemy w imieniu zespołu i społeczeństwa, i społeczności krynickiej. A jeszcze jakbyś mogła przypomnieć o tym honorowym patronacie zespołu, bo to jest bardzo ważne, tak. Proszę Państwa. Drodzy Państwo, przypomnę, że honorowy patronat nad zespołem objęła gwiazda światowej opery. Maestra Teresa Żylis-Gara. I proszę Państwa, wielki udział miał w tym impresario pani Teresy, pan Marek Miczulski, i za to także bardzo serdecznie dziękujemy. A jeszcze na koniec chciałbym podziękować, bo jak czas nadszedł podziękować, to dziękujemy bardzo realizacji tego koncertu firmie Super Play, dziękujemy bardzo. I tu także oklaski. Pan Piotr Kałdziński. Dziękujemy tej obsłudze technicznej, naszemu niezastąpionemu Adasiowi Mrozowi, który w pijalni jest, że tak powiem, zżyty, spięty, zrośnięty. Dziękujemy, Adaś. Dziękujemy także pracownikom pijalni głównej. Proszę Państwa, dziękujemy tym, którzy zorganizowali nam tą transmisję online. Dominik Tymczyszyn, Jakub Szydłowski. Wielkie dzięki. No i tu doszliśmy do tych pięknych strojów. Szycie strojów i projekt do tańca hiszpańskiego należą się podziękowania pani Elżbiecie Kędzia-Stępkowskiej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. A wypożyczenie także strojów, za które dziękujemy, pani Patrycja Macheta. Dziękujemy bardzo. No nie możemy także pominąć spółdzielni mieszkaniowej w Krynicy, w której obecnie zespół znalazł swoją siedzibę i tam już jest ku końcowi. Ma się sala baletowa z pięknymi lustrami, z piękną podłogą i tam te dziewczynki będą ćwiczyć. Dziękujemy bardzo. Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dziękujemy wszystkim, tak jak wspomniałam przedtem, wszystkim, którym nie jest obojętne
to, co dzieje się w Krynicy, w kulturze i w przestrzeni publicznej. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Czy kogoś nie ominęliśmy, Mikołaju? Myślę, że nie. No, myślę, że wszystkim tym dziękujemy, którzy w tym trudnym okresie wspierają zespół. Mikołaju, to rób się teraz to dalej. Wypada nam złożyć serdeczne życzenia. Tak jest. Wszystkim Państwu. I teraz chyba najbardziej potrzebne życzenie, jakie możemy złożyć, to po prostu zdrowia. Bądźcie zdrowi. Tak, nie poddawajcie się. Wiemy, że to siedzenie w domu, przede wszystkim dla Was, ta nauka przez komputer, jest to coś strasznego. Nie macie kontaktu z koleżankami, z kolegami, pobiegałoby się, pokrzyczałoby się na tych korytarzach, tak? No właśnie, a tego nie ma. Moi drodzy, życzymy wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo. A koncert prowadzili Mikołaj i Mikołajowa. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.